trójjednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Skoczowie, a chcę Was dzisiaj witać słowami hasła dnia dzisiejszego. Są to słowa z księgi proroka Ozeasza, gdzie w 14 rozdziale w 5 wierszu czytamy. Bóg mówi, będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia. Zaś w Ewangelii Jana w 15 rozdziale w 5 wierszu znajdujemy słowo, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Dzisiejsze dwa fragmenty Bożego Słowa mówią poniekąd o rozwoju i wydawaniu owoców. Spoglądając na świat flory, dostrzegamy, iż musi być spełniony szereg warunków, aby roślina, na przykład drzewo, mogło przynieść owoc, a jeszcze więcej, aby ów owoc był bardzo dobry. Gałązka, na której ma zakwitnąć kwiat, a później ma pojawić się owoc, musi mieć, powiedzmy, nazwijmy to tak, zasilanie. Musi być zasilana w odpowiednie składniki odżywcze. Zwykle wszczepiona jest ona w jakiś konar czy też pień. Poprzez korzenie, pień, konary poszczególne gałązki otrzymują pożywienie. Do tego dochodzą promienie słońca, a także dwutlenek węgla, aby mogły zachodzić procesy fotosyntezy. I wówczas na odpowiednio zaopatrzonej gałązce może wyrosnąć dobry owoc. Podobnie jest z życiem człowieka. My też potrzebujemy owego pnia, konaru, w który możemy być wszczepieni, aby przynosić dobre owoce. Bez wątpienia jednym z nich jest rodzina, która kształtuje w człowieku wartości, którymi się kieruje przede wszystkim w pierwszym etapie swojego życia. Zapewnia ona również warunki rozwoju na różnych płaszczyznach, na różnych życiowych płaszczyznach. W pieśni Ojcowski dom śpiewamy, tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła, tutaj na każdym kroku Cię oczy ojcowskie strzegły. Pobożność człowieka także w bardzo dużym stopniu jest kształtowana przez rodzinę. Dlatego nie można nigdy zapomnieć, że rodzina jest najmniejszym zborem, a rodzinny stół, niczym kościelny ołtarz, w wielu domach może stać się miejscem pojednania. Dom rodzinny jest najważniejszą płaszczyzną również poznawania Pana Boga, Bożego Słowa i wzrastania w wierze. Jednak aby wydawać owoce, owoce wiary, prawdziwej wiary, jako chrześcijanie musimy być wszczepieni w Jezusa. On ma dla nas być owym winnym krzewem, jak sam o sobie mówi, a my latoroślami. To On jest źródłem życia. To On jest źródłem naszej nadziei. To On nadaje naszemu życiu sens. Dlatego połączeni z Chrystusem, jako tym krzewem winnym, możemy żyć w Nim, a On może żyć w nas. Żyjąc prawdziwie z Jezusem, nie musimy pytać, jakie są owoce, które przynosimy. Bo owoc płynący z miłości zawsze jest bardzo dobry. Amen. Pozostańcie z Bogiem.